poczytać mieszkańcom o tym, co wydarzyło się w Podliszkach blisko 100 lat temu. Nie przypadkiem w Kropskim Centrum Kultury zdecydowano się na słuchowisko. Nie przypadkiem właśnie o historii podliszkowskiej fabryki. Placówka jest w posiadaniu specjalistycznego pomieszczenia i sprzętu do nagrań, a w zespole pracują osoby, które wyspecjalizowały się w nagraniach i obróbce dźwięku. Centrum ma w dorobku produkcję płyt muzycznych i audiobooka. Teraz trwają prace nad słuchowiskiem. Pomysł wziął się z historii. Otóż dotarliśmy do informacji o tym, że blisko 100 lat temu Teresa Fenrych czytała mieszkańcom przez radio polskie książki. My dzisiaj chcemy przeczytać mieszkańcom o tym, co blisko 100 lat temu działo się w Podliszkach, mówi pomysłodawczyni słuchowiska, dyrektor Agnieszka Wujek. Pomysł był generalnie taki, żeby prezentować historię nie tylko w sposób taki, że mówimy o jednej wojnie, drugiej wojnie i kolejnej, tylko żeby mówić o życiu codziennym, o dorobku społeczno-kulturalnym i gospodarczym Polski. Szukaliśmy takiego tematu, który mógłby zdobyć dofinansowanie zewnętrzne. Wydało nam się, że temat powstania polskiego ketchupu, wizyty prezydenta Mościckiego w Podliszkach, tej działalności prospołecznej państwa Fenrychów, takiej działalności, którą dzisiaj nazwalibyśmy społeczną odpowiedzialnością biznesu, to wszystko nam się wydawało na tyle ważne, że napisaliśmy projekt wysłany na konkurs Muzeum Historii Polski. Dostaliśmy dofinansowanie i ruszyły prace. Odcinek promocyjny zagrany na Kropskiej scenie przeniósł publiczność do roku 1929. Akcja działa się w poznańskiej Grand Café, gdzie spotykała się ówczesna śmietanka towarzyska. W tym zacnym gronie znalazł się również właściciel majątku Podliszki Stanisław Fenrych. Scena zainspirowana została wydarzeniami prawdziwymi, nawiązującymi do obecności podliszkowskiego zakładu na targach poznańskich w 1929 roku, gdzie odbywała się PWK, czyli Powszechna Wystawa Krajowa, prezentująca dorobek gospodarczy dziesięciolecia polskiej niepodległości. Podobnie jest z całym słuchowiskiem. Każdy z odcinków odnosi się do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w Podliszkach w latach 20. i 30. Scenariusz napisała autorka tekstów i bloga Joanna Ciechanowska-Barnuś, a reżyserią zajęła się poznańska reżyser Ula Kijak. Całość została skonsultowana pod kątem prawdy historycznej z regionalistą Andrzejem Miałkowskim. Audycje opowiadają m.in. o zaręczynach państwa Fenrychów, o obradach zarządu zakładu na pikniku w lesie, o wizycie prezydenta Mościckiego w Podliszkach oraz o tym, jak bardzo obawiano się kolejnej wojny i wkroczenia Niemców do Polski. Na Kropskiej scenie zagrali Jagna Knap, Alojzy Pawlaczek, Marek Hałas, Agnieszka Wujek, Filip Konieczny i Krzysztof Polowczyk. Mieszkańcy gminy Krobiak grają również w kolejnych odcinkach słuchowiska. Szczególnie odkąd Herse otworzył swój magazyn z paryską mową, nawet jeśli nic nie kupię. Jeszcze się tak nie zdarzyło, byś nic nie kupiła, moja droga. Wiem, co mówię, moja droga. Alojzy, kobieta musi wyglądać. Przestań być tak marudny, bo profesorona pomyśli, że ty wyczesz. U Hersego człowiek zawsze wypatrzy coś, co jest mu bardzo potrzebne, tylko jeszcze człowiek o tym nie wiedział. Nareszcie jakaś korzyść z tego najazdu na nasze miasto. Spotkać pana w Grand Café, no to dopiero szczęście. Pani profesorowa Tekla Czarnogórska. Kłaniam się nisko i serdecznie witam. Jakże mi miło panią widzieć. To prawie 10 lat od naszego ostatniego spotkania. A pani kwitnie i pięknie wygląda. Pierwszego odcinka można już posłuchać w internecie.